zeskrzać się w Dolinie Skrzatów. W parku skrzacich opowieści, figur ekspozycji w Chociszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski. Witam Was w Dolinie Skrzatów. Tutaj świat, który dotychczas był w Waszych głowach, zostanie przewrócony do góry nogami. Dlaczego i po co i na co? Zaraz się dowiecie. No bo oczywiście będziemy mówili o skrzatach. Ale czym są skrzaty? Też się dowiecie, bo tu w Dolinie Skrzatów każdy znajdzie skrzata na ramieniu. Tego, który jest takim tworem mądrości. Mądrości, który każdemu się należy. Mądrości, który pozwoli Wam się przenieść w czasie do tradycji słowiańskich, do czasu, kiedy nasi przodkowie tworzyli ten właśnie świat i tą wspaniałą kulturę. Chodźcie zatem do środka. Jest mądrością wielce skrzacią, by mieć oczy z tyłu głowy. Poszukiwania skrzata to nie jest taka wcale prosta sprawa, bo skrzat ma 15 cm plus czapka. Ja skrzatem nie jestem. Jestem skrzatologiem, czyli tym, który o skrzatach uczy, tym, który o skrzatach opowiada, bo ja też mam takiego skrzata na ramieniu. One nie zawsze są widoczne. No ale my spróbujemy je dostrzec, chodźcie. Tak naprawdę te małe stworki zastygają w bezruchu wtedy, kiedy człowiek jest blisko, kiedy go czują, słyszą i widzą. No też byście tak zrobili, gdybyście byli tacy mali jak one. Skrzat żyje nawet 500 lat. No, dlatego jest taki mądry. Potrafi analizować historię. Dzięki temu jego wiedza jest bezcenna. Posiadanie takiego skrzata na ramieniu jest drogocennym skarbem. Są różne. Są takie, które no, wyglądają bardzo mądrze. Są takie, które są ewidentnie mędrcami. No, w różnym wieku oczywiście. Tak jak powiedziałem, 500 lat to nie w kit dmuchał. Jeżeli skrzat ma 100 lat, no wtedy staje się takim mężem, no a jednocześnie też może stać się mężem, bo jest pełnoletni. Skrzat stuletni jest pełnoletni. Łatwo zapamiętać. Skrzat, który ma 400 lat, staje się białobrodym, czyli tym, który już niesie za sobą masę informacji. 400 lat życia, kochani. No, ten ma na przykład w ręku lagę. Na tej ladze, zobaczcie, tu jest taki symbol. To symbol słowiański. To kołowrót słowiański symbolizujący słońce. Słońce jest naszym wielkim darem. Dzięki temu nie tylko mamy dzień, ale dzięki temu rośliny rosną. No i dzięki oczywiście tym roślinom mamy pożywienie. Drzewo życia. No to właśnie stąd wzięły się skrzaty. Tak samo jak i cały świat i bogowie słowiańscy wzięli się właśnie od drzewa życia. Nie wszyscy, bo na początku był Swaruk, Perun, Weles, a dopiero później powstawali kolejni. Wielkie stworzenie. Drzewo. Słuchajcie, drzewo ma korzenie. My też mamy korzenie. Drzewo ma swoją koronę. Ta korona, skądś ta nazwa się wzięła. Piękna nazwa. Idealna wręcz do tego, żeby ukoronować piękno przyrody i tą siłę wielkiego drzewa. Skrzętnie prowadź się po drodze, bo przed nami stoją cele. Pod stopami dróg tysiące, znaków i zakrętów wiele. Białobrody cię prowadzi, słuchaj go uważnie w kniei. On jak instynkt cię nie zdradzi, nie zostawi bez nadziei. Słuchajcie, ale wracając do tych naszych skrzatów, zajrzyjmy do ich domków, bo one tutaj są. I w tych domkach skrzaty wykonują pewne czynności. Chciałbym, żebyście sami przyjrzeli się uważnie temu, co w tych domkach się dzieje i zastanowili się nad tym, czy też byście chcieli się pomniejszyć do właśnie takiego rozmiaru i stać się jednym z nich. Żeby w taki skrzętny sposób poddać się pracy, oddać się pracy, która przynosi szczęście, która pozwala spełniać swoje hobby, która pozwala stawać się człowiekiem twórczym, twórcą. Mitologia słowiańska to nie tylko kolorowe obrazki, to też ta ciemna strona, taka jak wielka moc Welesa, pana podziemi.
No właśnie od Welesa w naszej tradycji powstały przeróżne diabły, które możemy znaleźć chociażby w centralnym łuku turystycznym na zamku. No właśnie, na jakim zamku? Mówię oczywiście o Borucie, w Łęczycy. Słuchajcie, a ten diabołek, który przeistoczył się w skrzata, to... no właśnie, może mały konkurs. Kto to taki i na jakiej postaci jest wzorowany ten właśnie skrzat w chacie Welesa? Skrzaty to są bardzo pracowite stworzenia i powiem Wam, że one pracują nie tylko dla siebie i ze sobą, ale również ze wszystkimi istotami, które są wokół nich. Ojej! Jaki wielki pająk. Wsparcie znajdziesz, przyjacielu, jeśli ten ze skrzatem trzyma. Wiedźmini i wiedźmy to ludzie, którzy niewątpliwie takiego skrzata na ramieniu mieli. O, dzięki zapisywaniu informacji niektórzy, ci najmądrzejsi, potrafili przekazywać wiedzę nie tylko w sposób ustny, mogli ją również zapisywać. Głagolica to najstarszy alfabet Słowian, a oficjalne jej stworzenie przypisuje się Konstantemu, czyli Cyrylowi. Niezwykle mądry człowiek, który za sprawą swojej pozycji umożliwił nam odczytywanie tego jakże pięknego alfabetu. No i mamy od literki A do literki Z, Z, a nawet są tutaj nosówki takie jak on i en. Żeby poznać głagolicę, mam w Dolinie Skrzatów dla Was parę zadań, które myślę wraz z pomocą skrzatów bez trudu rozwiążecie, ale niech to zostanie tajemnicą na wycieczkę. A wszystko zaczęło się bardzo dawno temu, bo raptem ponad 5000 lat temu, jeszcze za czym powstał biskupin, bo to raptem 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Moi drodzy, no właśnie wtedy pierwsze skrzaty podobno wyszły z drzewa życia. Po co? Po to, żeby dać ludziom tą mądrość, o której już Wam wspominałem. Nie każdy dzisiaj z niej korzysta. Nie każdy chce słuchać. Ludzie wolą żyć w Twoim świecie kłamstw. No niektórzy tacy są. Dlatego tutaj wszystko zaczyna się od początku. Dlatego tutaj staramy się zacząć nasze dzieciństwo po raz kolejny. Wyłączyć wszystkie komputery, telefony, przestać odbierać te wszystkie bodźce, które tak nam przeszkadzają w mieście, bo one nam przeszkadzają. I tutaj, na łonie natury, w tym otoczeniu ptaków, szumu wiatru, no i tego, co mówią skrzaty, zacząć wszystko po raz kolejny. Stańmy się gośćmi Doliny Skrzatów. Miejsca zarówno owianego tą tajemnicą słowiańską, jak i tym pięknym krainy dzieciństwa. Zeskrzać się, zeskrzać się, zeskrzać się, zeskrzać się.